Szanowni, w tym krótkim filmie chciałem jeszcze odnieść się do tego, o czym rozmawialiśmy w drugiej części naszej lekcji, a mianowicie o tym, że czasem zdarza się, że to zjawisko spójności wody, które odpowiedzialne jest za napięcie powierzchniowe i też odpowiedzialne jest za to, że woda pnie się ciągnięta do góry siłami przylegania do w naczyniach włoskowatych, ale nie traci swojej spójności i pnie się do góry po naczyniach włoskowatych, że czasem chcemy tę spójność wody osłabić. No i takim zasadniczym, też bardzo często spotykaną, zasadniczą, czy bardzo często spotykaną sytuacją to jest po prostu zmywanie, mycie albo zmywanie, no bo wyobraźcie sobie, że mamy sobie na jakimś podłożu mamy brudek, to ten ciemny taki klocki Lego to jest uosabiają brudek. No i chcemy to zwilżyć wodą, no ale woda ma duże napięcie powierzchniowe, więc stara się zachować jak najmniejszą powierzchnię i w związku z tym nie dopasowuje się jakoś dokładnie, nie przylega do tego brudku, a chcemy potem wziąć tą wodę i razem z brudkiem spłukać. No, w takiej sytuacji po prostu brudek zostałby przylegający do tej powierzchni, z którego chcemy go usunąć. Jeżeli dodamy mydła albo detergentu, to osłabimy w ten sposób napięcie powierzchniowe. Jak to się dzieje, będziemy jeszcze o tym rozmawiać. No i rzeczywiście woda będzie znacznie lepiej, dopasuje się większą powierzchnią, będzie przylegać do tego brudku i wtedy możemy sobie wyobrazić, że jeżeli spłuczemy tą powierzchnię wodą, no to razem z tym brudkiem woda oderwie ten brudek od powierzchni i on po prostu zostanie usunięty. No i żeby obejrzeć wpływ napięcia powierzchniowego, obejrzeć wpływ detergentu na napięcie powierzchniowe, zrobiliśmy takie doświadczenie do naczynia z wodą. Na powierzchni posadziliśmy plamy oleju, niezbyt dużą, no i przekonaliśmy się, że nawet jeżeli rozmieszamy tę wodę z olejem, to potem będzie w ten sposób, że olej oczywiście wypłynie, bo lżejszy od wody i zgromadzi się znowu w taką plamę. A no, widać, że woda znowu stara się uzyskać jak najmniejszą powierzchnię i w związku z tym nie chce podzielić tego oleju na mniejsze krople. Podczas gdy jeśli dodamy do wody mydła albo detergentu i ostrożnie rozmieszamy, to trzeba rozmieszać ostrożnie, żeby nie narobić baniek mydlanych, bo wtedy całe to doświadczenie trudno będzie zaobserwować jego rezultat, to po ostrożnym wymieszaniu widać, że ten woda rozbiła olej na mniejsze kropelki, które zwilżyła oddzielnie. I tutaj w tej konfiguracji pole powierzchni, powierzchnia wody, powierzchnia tej błony utworzonej przez wodę jest większa niż w tym przypadku, ale ponieważ napięcie powierzchniowe zostało zmniejszone przez dodanie detergentu, to woda jest w stanie się z tym pogodzić. Sprężystość, elastyczność tej powierzchni została zmniejszona i przez to ona nie daje rady jakoś ściągnąć się z powrotem te wszystkie kropelki, ściągnąć te wszystkie kropelek w jedną taką znowu dużą plamę oleju. I mogliśmy to zobaczyć na własne oczy. No, inną instancją, w której dla zabawy już zmniejszamy napięcie powierzchniowe, czyli dodajemy do wody mydła, to jest oczywiście puszczanie baniek mydlanych. Woda bez detergentu jest zbyt sztywna i jak próbujemy nadmuchać taką bańkę, to ona zaraz pęka. A woda z detergentem robi się napięcie powierzchniowe słabnie i ta woda robi się bardziej elastyczna. Przez to daje się nadmuchać. Można nadmuchać do wnętrza powietrze i uzyskać bardzo piękną bańkę mydlaną. No więc to jest, wracając jeszcze do zmywania, do mycia, do prania, to jest bardzo ważny przykład
sytuacji, w której świadomie osłabiamy siły spójności wody, osłabiamy napięcie powierzchniowe po to, żeby można powiedzieć, że w ten sposób pomagamy wodzie czyścić. Dziękuję bardzo.